Kochani, jesteśmy od razu w drugiej części, bo napisaliście naprawdę mega wierszyki. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, siada mi gardło. Kochani, są wierszyki, które rozśmieszają, które wzruszają, ale wszystkie świadczą o tym, że się napracowaliście, włożyliście w to kawał serca i wszyscy powinniście ten konkurs wygrać. Dlatego oddaliśmy w wasze ręce. Wiem, że niektórzy nie będą się czuli szczęśliwi, bo mogą koledzy, bo lewe konta zakładać i tak dalej. Kochani, nie chcemy w to wnikać. Pokazaliście wielkie serce i za to was kochamy. Natomiast nie zmieniajcie tego jakby psuciem tego konkursu. Boli to, że jedna osoba z was dostanie, kochani, bo wszyscy zasłużyliście na to. Natomiast my nie jesteśmy majętni i nie możemy was wszystkich nagrodzić. Mamy do was wielki szacunek, staramy się odczytać jak najwięcej z tych rymowanek, które napisaliście, ale braknie mi głosu, słuchajcie. Dlatego wykorzystajmy ten odcinek, poczytam moim dzieciom jeszcze, bo bardzo czy wam się podobają wierszyki? Bardzo czytam. No to jedziemy dalej. Uwaga. Wierszyk. Na boisko tylko wejdzie, Max Junior pisze. Na boisko tylko wejdzie, bramek 100 na koncie ma. Wszyscy na turnieju boją się go, bramkarz modli się, by jego drużyna nie trafiła na jego drużynę. Jego kolega Łukasz Jon, wielki double trouble, wiesz kto, no tak, oczywiście to Gucio. Pozdrawiam. Super, Max. Jedziemy dalej. Pan Szabłowski i Guteczek lubią karty szacuneczek. To jest pasja ich od lat i już ma tak być 100 lat. Gdy się skończy, będzie smutno, to wiem, że tu jest naturalne, więc oglądam to centralnie. Fajna jego jest rodzinka, patrzy chłopiec i dziewczynka. Super, Krzysiu, wierszyk, rewelacja. Teraz tak, jedziemy dalej. Gutek trafił jeszcze raz, wszyscy klaszczą. Ach, tu jest. Gutek trafił jeszcze raz, wszyscy klaszczą, niczym trzask. Tata dumny, synka jest, zbiera karty i chory jest. Spańcz, bo punik zawsze jest, ogląda, go się wie. No tak. Tak, Szymcio małym chłopcem jest, ma kudłate włoski, niczym jesz. Nadia lubi czekoladę, ubiera ładnie swoją mamę. Rodzinka cała fajna, jest dużo wyświetleń, mają wciąż oby tak dalej, bieg ten wąż, pozdrowienia. Dziękujemy, Milenko, bardzo. Jedziemy dalej, Sergiusz napisał wynik, tu mamy wynik, wynik, jest wynik, ponownie wynik, jest tu. Gutek strzela wszystkie bramy, a tatuś mu kibicuje. Ach, ten kudłacz ma energię, cały dom w powietrzu niesie. Pani Daga i Nadusia biegają za kudłaczem, kiedy on skacze, biega, kopie gałę. Szymon, to jest Szymon Szabłowski, to jest mi z Polski. Słuchajcie, kocham was. Niektóre te wierszyki mają białe rymy, niektóre mają piękne rymy. Kiedy my byliśmy na turnieju, to Gutaty tak latał, takiego szukaliśmy, a on na koniec, kiedy znaleźliśmy, to powiedział, że się bawimy w parka. No tak. Kochani, tu jedziemy dalej. Jedziemy zobacz więcej komentarzy. Kochani, nawet nie jesteśmy jeszcze w półmetku. Boję się, kochani, że będziemy tutaj tylko teraz wyszukiwać tych komentarzy z łapkami w górze. To już było. Natomiast tutaj jest... To było. To jeden. To już było, nie? Nie! Gutek, kudełek. Gutek, kudełek, piłka, karty. Zdecydowanie wielkie karty. W waszych kartach dużo, że aż albumy się zaburzą. Życzę wam wiele pieniędzy i zdrowia. Pozdrawiam, Wiktor. Super. Tu mamy, czuję, kochani... Mam też nie. Gutek przymierza się do strzału, puścił bąka, się przewrócił, no, no dobra, jest wesoło, wesoło też musi być. Kuba Szabłowski, najlepszy napastnik Polski, jedziemy dalej, kochani, jedziemy dalej. Bramka Gutka, 8 minutka. Guteczek zbierają karty szacuneczek, kto ma taką jak oni kolekcję? Kolekcję. Przychodzić do szkoły na lekcje, Gutek w dwóch klubach trenuje i wcale tego nie żałuje, jeździ na turnieje, bramki zdobywa, a środków wcale nie zużywa. Kochani, zaczyna się u mnie jakby proces gorączki, zaczynam się strasznie pocić. Robi się bardzo gorąco. Słuchaj, ale zrobi się bardzo gorąco, synku, i tatuś już by chciał czytać tylko te, gdzie łapki są powyżej 10, bo tu są, kochani, dwie łapki, jedna. Wybaczcie, że nie czytam wszystkich waszych postów, ale poza kamerką wierzcie, że przeczytaliśmy i dlatego oddaliśmy w wasze... Nieważne, czy Gutek strzeli, czy nie, najważniejsze, aby się nie podda. Słuchajcie, powiem wam tak, dlatego, że te wierszyki są takie wspaniałe, to oddaliśmy konkurs wasze łapki, żebyście ilością łapek spowodowali zwycięstwo na tym konkursie. Także w tym momencie, kochani, idziemy tutaj
idziemy tutaj i teraz tak, tu już mamy jedną łapkę, jedna łapka, tu jest jedna łapka, słuchajcie, jedna łapka, KS Talent jest the best, Gutek gra, Nusia też, dlatego jest the best, o kudełko, a on jest przecież najlepszy. Gutek do piłki 5 kroków odmierza, obserwuje bramkarza, w okienko przymierza, pada cudowny gol i to Gutek zbiera kart 6 ton. Kubełek wtem zbiera się do nich liczenia, kiedy ważenia zobaczyć, a to już ten wierszyk był, to jest jakiś plagiat, kochani, ktoś tam już czytał. Teraz idziemy dalej i szukamy, kochani. Jesteśmy na setnym komentarzu, nic tutaj nie było u góry. No w tym momencie zdecydowanie prowadzi Adrian, ma 76. Idziemy dalej, kochani, bo tutaj nie ma lajków. Tylko dwa są takie. Tutaj nie ma... Tata, a masz 3 nagrody czy 2? Jest jedna nagroda główna i damy kilka nagród wam pocieszenia. Za momencik, kochani... To musisz zrobić jeszcze te, co są po 30 parę. Zaraz to przeszukamy, słuchajcie. Widzę, że tutaj na samym początku, kochani, były wierszyki, natomiast nie, jakby nie śledziliście chyba do końca konkursu, dlatego że no nie ma u was jakby lajków pod waszymi wierszykami. Szkoda, bo niektóre wierszyki naprawdę są wspaniałe i piękne. Kochani, dojechaliśmy do końca i muszę się cofnąć na początek, bo tam jednak zdecydowanie było najwięcej aktywnych postów, czyli tych postów, pod którymi pojawiły się łapki. Także w tym momencie, kochani, wracam jeszcze raz na pierwszą stronę, czyli na samą górę, dlatego że mamy najprawdopodobniej zwycięzcę. I teraz, kochani, jeszcze raz się upewniam. Uwaga, Gutku. Tak, Adrian R. Zawołaj mamusię tu, jak możesz, tam do okienka. Słuchajcie, Adrian ma 76. Mama, daj pauzę. Adrian ma 76. Mamy zwycięzcę. Pisze oficjalnie, mamy zwycięzcę. Gratulujemy zwycięzcę. Mamy zwycięzcę, robimy gratulacje. Gratulacje. I powiem ci, że wierszyk na nas zrobił ogromne wrażenie, także myślę, że jest to... Mama, wyłączyłaś? Słuchaj, bo wierszyk jest naprawdę pierwszej ligi. Adrian Ronkowski pisze nam wierszyk. Żeby całe zadanie było wypełnione, potrzebny był jeszcze wynik meczu, czyli KS Talent Bolesławiec Piast Zawidów w Leń. Gutek strzelił gola w Piaście w 8 minucie w 33 sekundzie. Kochani, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że grał z 4 lata starszymi kolegami i wtedy już walił bramki. I dla tej imprezy kupiłem tą kamerę, dzięki której się dziś spotykamy. I tą kamerę jeszcze wtedy nie wiedziałem, że rozhuśta taką wielką piłkarsko-karcianą wojnę w Polsce. Mama, słuchaj wierszyka. Dom pomysłów. Jesteś mama? Dom pomysłów i zabawy. Pan Sebastian, tata prawy. Swe szabełki wprowadza w świat piłkarskich kart. Gutek, Nadia i Kudłaty to szabełki swego taty. Mama wspiera ich piłkarski świat, zaopatrując paczuszki kart. Pozdrawiam rodzinkę szabełków. Słuchajcie, krótko zrymowane, 76 łapek w górze, kochani. Jeszcze drugie przeczytaj. Nieedytowane. Już sekundeczkę. I drugie miejsce, mama. Mama, drugie miejsce jeszcze. Mama, drugie miejsce nieznacznie przegrało. Robimy odpowiedź dla Zuzi. Słuchaj, również przepiękny wierszyk. Gratulacje. Gratulacje. Miejsce drugie. Zuzia, dostaniesz od nas jako drugie miejsce. Niusia, tutaj jest koszuleczka. Czekajcie. Koszulkę dostaniesz. Mama, słuchaj jeszcze, bo to musisz zobaczyć. Zuziu, dostajesz od nas koszuleczkę z orlika, na której Gutek... Poczekaj. Czekaj sekundeczkę. Możesz. Zuzia nieznacznie przegrała, kochani. Oczywiście też podała, że w 8 minucie i w 33 jest strzelona bramka. I teraz Gutek chce przeczytać Zuzi, tylko teraz tak, gratulacje, miejsce drugie, za drugie miejsce koszuleczka, którą przywieźliśmy z Warszawy, z finału Orlika. Ale bardzo mało przegrało. To jest dla ciebie nieznacznie, mówię 8 głosami. Gutek czyta wierszyk, mama. Wierszyk. Rodzina Szabełków karty piłkarskie zbiera, żadna z tego jest afera. Pan Szabłowski filmy często dodaje i zawsze jakieś fajne karty dostaje.
bardzo lubi futbol, wiadomo sprawa i wie, co to dobra zabawa. A Nadia małą piłkarką jest w każdym wielkim klubie, zdałaby test. To jest tak, a Nadia małą piłkarką jest w każdym wielkim klubie, zdałaby test. I tobie, Pudełku, życzę szczerze, jestem w bardzo dobrej wierze. Zostaniesz w przyszłości świetnym piłkarzem, choć wiem, że byś był niezłym siatkarzem. A gdy Gutek wbiega na murawę, wszyscy kończą wnet zabawę. Rywale Gutkowi dają w kość, choć wiemy, co to wojskowa złość. A gdy dorośniesz, przyjdziesz do Realu i nie unikniesz zdobycia medalu. Słuchajcie, piękne, nie? Słuchajcie, naprawdę daliście nieprawdopodobny popis, daliście niesamowicie czadu. Ja jeszcze raz gratuluję pierwszego miejsca, kochani, w naszym konkursie Adrianowi. Adrianku, zapraszam na PW po obejrzeniu filmu. Słuchajcie, drugie miejsce dla Zuzi. Zuziu, ja jeszcze chciałem nagrodzić naprawdę takie piękne rymy, które udało ci się połapać. Dlatego ty dostajesz jeszcze ode mnie dodatkowo w prezencie figurkę MicroStars. I to jest twoja nagroda. Również cię zapraszam na PW za walkę, za to, że naprawdę łeb w łeb szliście. Natomiast, kochani, będą jeszcze nagrody pocieszenia w postaci kilku figurek Miko. Czekaj, Guteczku, puść na chwilę tatusia. Powiem wam, kochani, tak. Wyniki konkursu już po wyłączeniu kamerki, czyli tych pozostałych nagród. Przepraszam. Możesz iść mi wszystko. Napisał, czy naprawdę naprawdę. Tak, uciekaj, misio. Przepraszam, kochani, z tego czytania złapał mnie kaszel. Natomiast patrzę, że jest to 12 minuta. W takim razie pokaż mi, Guteczku, na chwileczkę. Gutek odpisuje. Adrian nie wierzy, że wygrał, ale wygrał. Natomiast mówię, również czekaj. piękny. Oba wierszyki piękne, natomiast jeżeli mój gust osobisty chcielibyście poznać, to jestem bliżej do Zuzi. Natomiast, Adrianku, również wspaniałą pracę wykonałeś, natomiast no, u Zuzi tych rymów było dwa razy tyle. Powiem wam szczerze, że Zuzia ma zadatki na dobrego hip-hopowca, także myślę, że można by dobrą piosenkę ułożyć z tego na zasadzie rodzina szabelków, karty piłkarskie zbiera, la la la, jest afera, nie? Dawaj ciach. Żartuję, kochani. Ale bardzo, bardzo mnie się to, kochani, podoba. Natomiast teraz tak, będą nagrody pocieszenia i teraz nagrody pocieszenia oczywiście figurki MicroStars. I teraz, kochani, my tutaj na tym, pod waszym konkretnym postem napiszemy nagroda pocieszenia, dobrze? I teraz takich nagród pocieszenia, żebyście wiedzieli, rozdajemy jeszcze trzy. I teraz na spokojnie z Gutkiem. Nie piszesz, Guciu. Aha, tu. Adrian już pisze, kiedy filmik. Po malutku. Słuchajcie, będą trzy nagrody pocieszenia. Wybierzemy jeszcze teraz trzy osoby, które dowiedzą się pod tym postem. Napiszemy, że to właśnie wy dostaliście nagrody pocieszenia. Także jeszcze raz wam bardzo dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia, kochani. Nie będziemy przeciągać tego odcinka, bo zaraz mnie kaszel zagryzie. Także do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. 9, 8, 7, 6, jeszcze raz wam bardzo dziękujemy. Kawał roboty zrobiliście, naprawdę. Trzy. Szacun, jeszcze raz szacun.